Najważniejszym tematem w zespole w czwartek są powołania, ale w środę były rewelacjami o ochroniacie Robert Lewandowski. Przeszłość Dominika G. ma być kojarzona z gangiem, faszystowską i antysemicką ideologią, w tym z książką How I Love Adolf Hitler. Czesław Michniewicz był gościem w polskim studio telewizyjnym, a gdy tylko powiedziano słowo ochroniarz, trener natychmiast zaczął powtarzać, że nie będzie o tym mówić. Jednak po pewnym czasie zmienił zdanie. Jeśli chodzi o podejście do tego, co zrobił, jak się zachowywał, oceniam go wzorowego. Nie chcę wnikać z tego, co było wcześniej. O mnie, różne rzeczy również mówią i napisz 52-letni. Znajdziesz bardziej interesujące historie z recenzji Sports.onet. Sprawdzać. Ta wiadomość o przeddzień powołania wpadła na reprezentację jak piorun. Wirtualnej Polsce pojawił się tekst o mężczyźnie zatrudnionym przez Cezary Kuleszę, szef PZPN i który jest bardzo blisko drużyny narodowej i jej największej gwiazdy. Według prokuratury Dominik G. był jednym z członków gangu, który działał w Białystok i utożsamiał się z ideologią faszystowską i antysemicką. Grucha miał być przywódcą jednej z jej frakcji. Wirtualna Polska ujawniła, że mężczyzna zatrudniony w Polskiej Federacji Piłki Nożnej został zatrzymany w 2014 roku przez CBSP, takie jak dziesiątki innych skór. Wszyscy ci ludzie mieli być związani z Jagiellonią Białystok. Dominika G. była broniona przez prezydenta Unii, argumentując, że był właściwą osobą w roli ochroniarza personelu. Poznasz wszystkie szczegóły sprawy tutaj. Po konferencji prasowej, na której Czesław Michniewicz przedstawił listę zawodników wyznaczonych na Mistrzostwa Świata, trener poszedł do polskiego studia telewizyjnego. Kiedy rozmowa pożerała o kapitanie drużyny narodowej, wykładowca wspomniał o ochronie. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę o tym rozmawiać, Michniewicz zaczął powtarzać gorączkowo, nie pozwalając dziennikarzowi wyrażać jego myśli. Ktoś inny o tym porozmawia. To nie jest moja rola. Dzwonię do piłkarzy, chcę porozmawiać o nich, dodał 52-latka. A jednak, kiedy atmosfera trochę się uspokoiła, powiedział kilka słów o Dominika G. Jeśli chodzi o podejście do tego, co zrobił, jak się zachowywał, oceniam go wzorowego. Fantastycznie spełnił swoją rolę. Nie chcę wnikać z tego, co było wcześniej. O mnie, różne rzeczy również mówią i pisz, skomentował trener. Oceniam go jako profesjonalistę. Co zrobił, jak opiekował się Robertem, zespołem, jak zajął się nami, gdy został wycofany. Ponieważ różni się od tych ochroniarzy, często chcą robić gwiazdy. Zrobił to fantastycznie. To bardzo popularny człowiek wszystkich przedstawicieli. Jestem nawet ciekawy reakcji zawodników, dodał byłego trenera Legia Warszaw. Zauważył również, że atmosfera wokół personelu nie pęknie, ponieważ przewodnik, a zatem Mistrzostwa Świata, przyćmią wszystko inne. Powinienem to zrobić jako trener. Mam stu innych rzeczy, z którymi chciałbym sobie poradzić, na które nie mam czasu. Nie mam czasu na rodzinę, nie mam czasu na nikogo, ponieważ cały czas myślę o reprezentacji. Żyję dzisiaj. To dla mnie temat, który pojawił się wczoraj. Porozmawiajmy o piłce, zakończył Michniewicz.